No i dobry wieczór, bo wieczór już właściwie mamy, choć jeszcze słońce nawet powinno być na niebie, to dzisiaj go nie było, bo jest bardzo pochmurnie, ale deszcz nie padał. Też zrobiło się znacznie chłodniej, wiem, że nie w całej Polsce tak jest, ale u nas akurat bardzo ponura pogoda. Dzisiaj chciałem Wam po raz kolejny pokazać, co się dzieje u mnie z czarnym sapotem. Chyba był na kanale wiosną, jak kwitł i znowu kwitnie. Niestety znowu są to kwiaty żeńskie. Jest ich cała masa na prawie każdej gałązce i w prawie każdym kąciku liści, ale nie ma kwiatów męskich. To mnie właśnie martwi, no bo wygląda na to, że nieprędko przyjdzie mi ten owoc skosztować, a podobno jest zajebiście dobry. Podobno smakuje jak budyń czekoladowy i no, wygląda też tak, więc możecie sobie gdzieś tam w sieci poszperać za owocami czarnego sapota. Nie przyjdzie mi chyba szybko go skosztować z tego względu, że same kwiaty żeńskie, jest to już któreś kwitnienie, drugie w tym roku, a chyba w sumie czwarte. Rośliny mam trzeci rok, kupiłem ją szczepioną, no i niestety właśnie nie ma tych kwiatów męskich. Mam nadzieję, że w pozostałych dwóch roślinach, które mam wysiane z pestki, bo pewnie kojarzycie, że mam takie, no że tam się trafi roślina albo męska, albo taka, która ma i takie kwiaty na jednej roślinie. Z tego, co udało mi się wyczytać, w zdecydowanej większości przypadków czarne sapoty są dwupienne, czyli są osobne rośliny żeńskie i męskie, ale czasami podobno zdarzają się takie przypadki, że jedna roślina wytwarza i te kwiaty. Może też się tak zdarzyć po dłuższym czasie uprawy, czyli jak roślina jest starsza. Tu przypuszczam, że może to być tylko i wyłącznie żeńska, że jest to roślina szczepiona z jakiejś dobrej jakości odmiany, choć nie wiem, co to za odmiana i nie wiem, czy czarne sapoty je mają, ale pewnie tak. Więc raczej chyba stawiano na to, żeby uzyskać dobrej jakości roślinę właśnie rodzącą owoce. No i tak to właśnie jest z roślinami egzotycznymi owocującymi, że bardzo często są to rośliny dwupienne. Pewnie zauważyliście, że ciągle o tym mówię, że jest jakiś problem z zapylaniem. Nawet głupie palmy, które tutaj mamy obok, również występują w wersji dwupiennej, czyli są męskie i żeńskie osobno. Czy nawet papaja dębolistna, którą niedawno mieliście okazję oglądać, również jest dwupienna. Czy choćby nawet owoc, który mi opadł z pitangatuby, również jest, można powiedzieć, dwupienny. Choć jedno drzewko ma i pyłek, i ten, to się samo nie zapyla. Co do pozostałych drzew owocujących tropikalnych, prawie w każdym przypadku, jak czytam coś o nich, pisze, że zalecane jest zapylanie krzyżowe, bo jeżeli roślina nawet jest się w stanie sama zapylić, bo ma kwiaty z pyłkiem i ze słupkiem, z którego później powstaje owoc, i nawet jak roślina się w stanie sama zapylić, to do tego zapylenia dochodzi dużo rzadziej niż w przypadku zapylenia krzyżowego. No i sami widzicie, że uprawa takich roślin egzotycznych jest trochę skomplikowana, bo teoretycznie trzeba mieć po kilka z każdej odmiany. No a sami dobrze wiecie, że jeżeli rzucicie 4 czy 5 razy monetą, to wcale tak nie będzie, że pół na pół wypadnie orzeł i reszka. Może nawet i 4 razy z rzędu wypaść reszka. Więc i 4 razy z rzędu możemy kupić drzewko, które jest na przykład żeńskie. Więc trzeba mieć też trochę szczęścia, mieć tych drzewek więcej. No, te hobby wiąże się z takimi właśnie problemami. Wracając do czarnego sapota, znowu kwiaty żeńskie, nie będzie kosztowania owoców, nie w tym roku, raczej chyba też nie w następnym, chociaż jest nikła nadzieja, bo mam też dwa drzewka wysiane z pestki i może tam będzie drzewko męskie, albo przynajmniej takie, które daje i takie kwiaty. Teraz Wam pokażę te kwiaty z bliska. Tak one właśnie wyglądają, za niedługo będą kwitły, ten już prawie się rozkwita i wewnątrz znajduje się taki mikro owocek wielkości jagody, ale nie ma kwiatów męskich, które powinny być szczupłe, nie powinny mieć tego takiego wianuszka dookoła, który tutaj widać. One powinny być szczupłe i bardziej przypominać borówkę amerykańską. I tutaj takich kwiatów w ogóle nie zaobserwowałem, więc nawet nie zabieram się za zapylanie, bo nie ma czym. Co jest, ale nie ma czym. No i tu jest duży problem. Kolejny problem w przypadku tego drzewka to fakt, że nie rośnie one tak jak powinno. I to często jest spotykane przy drzewkach egzotycznych szczepionych. Po prostu drzewo od miejsca, gdzie jest zaszczepione, a jest to gdzieś tam na spodzie łodyżki w tym miejscu, ta górna część zachowuje się nie jak rosnące drzewo, tylko jak rosnąca gałąź. Co oznacza, że wszelkie odrastające od niej gałązki po prostu się pokładają. Tym bardziej, że te drzewa czarnego sapotu mają taką tendencję do
zwieszania się, tak jak wierzba płacząca swoich gałęzi. No i włącznie z wiodącą gałęzią główną to po prostu cały czas się pokłada i cały czas leży. Nie ma tej sztywności, tego wzrostu takiego porównywalnego, wiecie, z choinką. Tak jak choinka ma taki palowy pień i od tego odrastają gałązki w bok. Tego nie ma, co jest natomiast w drzewkach wysianych z nasion. Tam ewidentnie widać, że rośnie główny pień i po bokach rosną gałęzie, które trochę się obwieszają. No a tutaj wszystko się obwiesza, nie chce po prostu się wytworzyć taki wiodący pęd i podejrzewam, że może być z tym bardzo duży problem. Jak widzicie, drzewko mocno powiązane, jest patyk, jest mnóstwo sznurka, no bo gdybym to odwiązał, to ten główny taki, no, który staram się zrobić jako wiodącą taką gałązkę, no to po prostu od razu się położy aż do ziemi. I nie wiem, czy w przyszłości uda mi się jakiś rozsądny, wiodący pieniek tutaj wytworzyć. To jest właśnie minus drzew szczepionych. Drzewa, które nie są szczepione, rosną dużo bardziej wigornie i nie mają tego typu problemów. A więc reasumując, nici znowu skosztowania owoców, a no... Czekam na te owoce, bo są podobno zajebiście smaczne, smakują podobno jak budyń czekoladowy, zresztą też tak wyglądają, możecie sobie w sieci Black Sapota poszukać i zobaczycie, jak te owoce przedziwnie wyglądają. Skórka oliwkowa, a miąższ jak budyń czekoladowy i podobno też tak smakuje. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, czy uda się to kiedyś zapylić. Myślę, że kiedyś może tak. Myślę, że w najgorszym przypadku będę musiał jeszcze jakieś drzewka organizować, co nie jest łatwe u nas w Europie. No zobaczymy, co następne lata nam dają. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinku i proszę o pozostawienie jakichś pierdołek pod filmem dla polepszenia zasięgów kanału. Także dzięki i uciekam, bo naprawdę robi się ciemno. Cześć, na razie.